długo się pan zastanawiał przed podpisaniem kontraktu z Legią i czy to bardziej pan chciał Legię, czy Legia chciała pana? Ciężko powiedzieć, natomiast chyba sam fakt, że podpisaliśmy ten kontrakt i to, że te negocjacje trwały trochę dłużej niż każdy oczekiwał, pozwala stwierdzić, że chyba obie strony były zainteresowane. Wiadomo, że każdy w jakiś sposób dbał o swój interes, ale cieszę się, że to się zakończyło sukcesem i że w końcu podpisałem kontrakt. W pewnym momencie te rozmowy stanęły w impasie. Była taka możliwość, że będzie pan grał w innym klubie, czy nie? Zawsze jest taka możliwość, szczególnie kiedy negocjacje nie idą w tym kierunku, w którym życzyłyby sobie obie strony. Tutaj też chyba sprawa samej pozycji trenera w jakiś sposób wpłynęła na negocjacje. Nie wiadomo było, kto będzie trenerem w tym sezonie, ale cieszę się, że to się tak zakończyło, bo dzisiaj mogłem potrenować już w stroju Legii Warszawa. No właśnie, dla pana to jest taki powrót do Warszawy. Pan stąd wyjechał jako bardzo młody piłkarz, 13 lat poza Polską, a teraz na koniec kariery znowu Warszawa, chociaż nie Polonia, a Legia. No tak się złożyło. W zasadzie z Legii dostałem propozycję, z Legii było zainteresowanie, więc skorzystałem z tego skrzętnie. A patrząc tak na ostatnie cztery kluby, w których grałem, to w zasadzie Anderlecht, czyli Bruksela, Olympiakos Ateny, Ankara Guczu, czyli Ankara, więc wypadałoby pograć w stolicy. Dlatego to jest czwarty klub ze stolicy, w którym w ostatnim okresie będę grał. Cieszę się, że tu jestem, że mogę znowu trenować i że mogę poczuć się znowu aktywnym piłkarzem. Tutaj dzisiaj pierwszy trening. Pan od razu mocno pokrzykiwał na kolegów, kierował obroną. Koledzy odczuli, że pan tutaj przychodzi tak trochę kierować drużyną? Nie wiem, no w zasadzie to jest jakaś taka cecha mojego charakteru, która od dłuższego czasu się uaktywnia, więc ja się nie zmienię. No, ja taki jestem i jeśli mogę, to zawsze pomagam. No między innymi dlatego pan tutaj trafił, bo Legii byli potrzebni tacy piłkarze z charakterem, którzy mogliby pokierować drużyną. No to jeśli to się przyda, to myślę, że jest to zjawisko bardzo pozytywne. Rozmawiał pan już z Iwicą Wrodojakiem, bo pan do niedawna kapitan reprezentacji Polski, Iwica kapitan Legii Warszawa. Jak to będzie z tą opaską kapitańską w tym sezonie? Ja nie wiem, bo taka dyskusja trwa trochę. W zasadzie no, Legia kapitana już ma. I to takiego, który ze swoich obowiązków wywiązywa się bardzo dobrze w zeszłym sezonie, który nie był łatwy dla Legii, więc ja jeśli mogę pomóc, na pewno pomogę. Natomiast opaski kapitana nie żądam i ja się dostosuję. A zapytam się jeszcze o numer, bo pan od dłuższego czasu grał z 14. No tutaj 14 ma Kuba Wawrzyniak. Co z numerem? Tutaj trwają negocjacje i nie ukrywam, że one są trochę trudniejsze niż te w ogóle z dyrekcją Legii, by podpisać kontrakt, ale postaram się znaleźć jakiś argument, by przekonać Kubę do tego, żeby dał mi tą 14. A dlaczego pan jest tak przywiązany do tej 14? Co za historia z tym numerem? To w zasadzie nie jest jakiś poważny powód. No, kiedy mój brat przestał grać w reprezentacji, to był numer mojego brata, więc pomyślałem sobie, żeby 14 żyła ciągle z nazwiskiem Żewłakow. To w którymś meczu założyłem 14, tym bardziej, że czwórkę zarwał mi wtedy Marcin Baszczyński i tak już zostało. 14 w reprezentacji, 14 w Olympiakosie, potem w Ankara Guczu. No i jeśli się uda, to może też w Legii. A tak w ogóle jak koledzy pana przyjęli w szatni? Bo pan do niedawna, znaczy właściwie w Legii do niedawna nie było piłkarzy ponad 30 lat. Teraz przyszedł pan, przyjdzie Daniel Juboja, jeszcze go teraz nie było. Jest Tomek Kiełbowicz. To jak w szatni wygląda to wejście do drużyny takiej bardzo młodej? No jest dość sporo młodych twarzy, tego mam nadzieję, że nie pomylili mi się, koledzy nie pomylili mnie z trenerami. Natomiast no było bardzo przyjemne, bo w zasadzie większość chłopaków znam, bądź z reprezentacji, bądź nawet to z meczów ligowych, więc nie ma tutaj żadnych animozji, nie ma żadnych problemów i mam nadzieję, że nasza wspólna przyjaźń będzie się pogłębiać i tak pozytywnie wpływać na wyniki drużyny. Tak na koniec, pan przychodzi do drużyny, która w zeszłym sezonie była trzecia w lidze. To było za mało jak na Legię. Teraz Legia walczy o mistrzostwo jak co sezon, będzie grała w lidze europejskiej. Co pana zadowoli? Jakie wyniki w jednym i w drugim, w jednych i w drugich rozgrywkach pana zadowolą? No na pewno. Grając w Legii zawsze gra się o mistrzostwo, więc tutaj nie ma taryfy ulgowej. Mistrzostwo Polski to jest nasz cel. Jeśli chodzi o Ligę Europejską, no to na pewno awans do tej ligi.
I taka gra w rozgrywkach grupowych by nie wypaść gorzej niż Lech Poznań. Przyzwyczaił już polskich kibiców i poznaniaków do tego, że wychodzą z grupy, więc ta poprzeczka postawiona jest wysoko, ale mam nadzieję, że nie tak wysoko, by jeszcze jej troszkę nie podbić.